Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 6 dotyczący interpretacji wyniku morfologii krwi. Do tej pory poruszałam zagadnienia związane z chorobą cywilizacyjną, jaką jest cukrzyca. Jednakże najczęściej w laboratorium wykonuje się morfologię. Wróćmy zatem do kanonu badań laboratoryjnych i omówmy szerzej to, co prawie co drugi pacjent ma na zleceniu. Również to, co zajmuje najczęściej całą stronę wydruku. Z uwagi na ilość parametrów pozwolę sobie podzielić materiał na dwie części i w pierwszej zinterpretować podstawowe parametry badania morfologii krwi, a w drugiej części pozostałe. Etymologicznie morfologia to tak naprawdę kolokacja dwóch słów. Badanie to swoją nazwę zaczerpnęło z greckiego słowa morfe, co oznacza kształt, postać. Drugi wyraz, logia, to oczywiście odwołanie do nauki. Morfologia w świecie medycyny jest oczywiście nauką o składzie krwi, w kontekście analizy budowy poszczególnych elementów się w niej znajdujących. W dobie postępującej automatyzacji, analizatory hematologiczne, czyli określające właśnie pod względem właściwości morfotycznych próbkę krwi, oznaczają coraz więcej parametrów oraz robią to coraz dokładniej. Parametry to po prostu cechy każdej cząsteczki znajdującej się we krwi. Dawno, dawno temu było to 5 parametrów morfologii krwi. Teraz znane są już analizatory wydające wynik 23-parametrowy. Każde laboratorium, w zależności od tego, na jakim analizatorze pracuje, wydaje wyniki z różną ilością parametrów. Niezależnie od tego, wyróżniamy parametry podstawowe, kliniczne, czyli parametry oznaczone, oraz parametry badawcze, wyliczone. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszystkie parametry oznaczone przez analizator znajdują się na wyniku. Bardzo często laboratoria same ustalają, ile parametrów jest widocznych na wyniku. Niestety bardzo często nie ma na nich histogramów, czyli wykresów bezpośrednio ilustrujących daną cechę. Ale idźmy od początku. Morfologia to tak duża ilość informacji, na podstawie których powstają ciągle te nowe i nowe artykuły naukowe. Morfologia znalazła zastosowanie w takich dziedzinach jak niedokrwistości, diagnostyka zakażeń i stanów zapalnych, zaburzenia krzepnięcia czy nowotwory oraz każde schorzenie, które wpływa na elementy morfotyczne krwi. Bardzo zatem cieszy fakt, że morfologia zlecana jest rutynowo. Ważne jest jednak to, żebyśmy potrafili wyłuskać z niej jak najwięcej. Krew, która znajduje się w probówce, składa się z komórek zawieszonych w płynnym osoczu. Komórki te to erytrocyty, krwinki czerwone, leukocyty, krwinki białe oraz trombocyty, płytki krwi. Są one produkowane i podlegają procesowi dojrzewania, głównie w szpiku kostnym. W warunkach prawidłowych są uwalniane do krwiobiegu w miarę potrzeb. Badanie morfologii krwi dostarcza informacji dotyczących zawartych w niej elementów, w tym ich liczby, rodzaju, wielkości, kształtu i innych cech charakterystycznych dla komórek. Morfologię jako badanie dzielimy na dwie kategorie. Morfologię podstawową, CBC, oraz morfologię pełną, poszerzoną, rozszerzoną lub określoną skrótem CBC-DIF. CBC to akronim angielskiej nazwy badania Complete Blood Counts. Zdecydowana różnica między tymi morfologiami jest taka, że w morfologii podstawowej nie ma leukogramu, czyli podziału leukocytów na frakcje z określeniem ich wartości bezwzględnych oraz procentowych. Leukogram to nic innego jak rozmaz wykonany przez analizator. Pozostaje jeszcze wyjaśnić tajemnicze słowo DIF, z angielskiego differential, czyli różnicowanie. 3 DIF jest to zatem podział leukocytów na 3 frakcje, a 5 DIF na 5. Przedstawiam Państwu parametry najczęściej pojawiające się na wyniku morfologii podstawowej CBC. Wartości prawidłowe zależne są od wieku. W laboratorium podawane są przedziały referencyjne dla poszczególnych grup wiekowych. Interpretując wynik badania, należy zwrócić na nie uwagę. Może to wydawać się śmieszne, ale ilość parametrów morfologii krwi i rozszyfrowanie ich skrótów to nie tylko bolączka pacjentów i lekarzy. Myślę, że wielu początkujących diagnostów ma z tym ogromny problem. Z pomocą oczywiście przychodzi język angielski. Leukocyty, z angielskiego White Blood Cells, czyli WBC, to liczba krwinek białych. Podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi wyrażany jest w tysiącach na mikrolitr. Krwinki białe, leukocyty,
to komórki obecne we krwi, układzie chłonnym i tkankach, które stanowią ważną część systemu obronnego organizmu. Wspomagając odpowiedź immunologiczną organizmu, uczestniczą w jego ochronie przed infekcją, a w przypadku wtargnięcia bakterii do ustroju, biorą udział w ich niszczeniu. Odgrywają także istotną rolę w zapaleniach, reakcji alergicznej i obronie przed nowotworzeniem. Liczba leukocytów zmienia się bezwzględnie po spożywaniu pokarmów. Zastanówmy się zatem, czy chcemy wykonać to badanie, kiedy nie jesteśmy na czczo o godzinie 17. Odpowiedzmy sobie, czy jest sens. Obniżona ilość leukocytów nazywana jest leukopenią i może być spowodowana uszkodzeniem lub zmianą czynności szpiku kostnego, zaburzeniami autoimmunologicznymi, ciężkim zakażeniem sepsą, chłoniakami lub innymi nowotworami z zajęciem szpiku kostnego, chorobami układu odpornościowego, np. AIDS, czy niedoborami odporności. Wartość leukocytów powyżej normy, powyżej wartości referencyjnych, nazywane jest leukocytozą i mogą być spowodowane zakażeniami, najczęściej bakteryjnymi lub wirusowymi, zapaleniami, białaczkami, nowotworami, zespołami mieloproliferacyjnymi, alergią, astmą, martwicą tkanek w wyniku urazu, oparzenia czy zawału serca oraz przez intensywne ćwiczenia fizyczne czy ciężki stres. Erytrocyty, z angielskiego Red Blood Cells, RBC, liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w milionach na mikrolitr, stanowią punkt wyjściowy do oceny niedokrwistości oraz nadkrwistości. Czas życia erytrocytów wynosi około 120 dni, więc szpik kostny musi stale wytwarzać nowe krwinki, aby zastąpić te zniszczone lub utracone z powodu krwawienia. Wartości erytrocytów poniżej zakresu normy nazywamy niedokrwistością, która może być spowodowana ostrym lub przewlekłym krwawieniem, niszczeniem erytrocytów, np. przez niedokrwistość hemolityczną, poprzez niedobory pokarmowe, np. niedobór witaminy B12, kwasu foliowego czy żelaza, w wyniku uszkodzenia lub upośledzenia czynności szpiku kostnego, w wyniku przewlekłego stanu zapalnego czy niewydolności nerek. Ilość erytrocytów, która przewyższa zakres referencyjny, nazywamy policytemią i stan ten może być wywołany poprzez odwodnienie, choroby płuc, nowotwór nerek lub inny wytwarzający nadmiar erytropoetyny, w wyniku palenia tytoniu. Przyczyny mogą być również genetyczne, zmieniona wrażliwość na tlen, zaburzenia wiązania i oddawania tlenu przez hemoglobinę oraz bardzo rzadko w wyniku czerwienicy prawdziwej. Hemoglobina, z angielskiego hemoglobin concentration, HGB, stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określony w gramach na decylitr lub milimolach na litr, jest to całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej. Hemoglobina to białko, które odpowiedzialne jest za transport tlenu. Bardzo niskie wyniki hemoglobiny to bezwzględne wskazanie do przetoczenia krwi. Niski poziom hemoglobiny wiąże się oczywiście ze zmęczeniem, z małą tolerancją wysiłku. Jest niebezpieczny dla organizmu, ponieważ może doprowadzić do hipoksji tkanek, czyli ilość tlenu dostarczana do tkanek jest niewystarczająca, czego konsekwencją może być uszkodzenie danej tkanki, danego narządu. W pierwszej kolejności organizm zabezpiecza te narządy, które są dla niego najważniejsze, czyli mózg i serce. Tkanki na obwodzie nie są traktowane priorytetowo. Obecnie wiele analizatorów poprzez zastosowane metody oznacza wartość hemoglobiny niezależnie od obecności hemolizy w próbce. Jest to niezwykle użyteczne, gdy stan pacjenta jest bardzo poważny, a jedynym możliwym poprawnie diagnostycznym wynikiem do wydania jest właśnie hemoglobina, która w tym momencie jest najważniejszym parametrem z całej morfologii krwi. Hematokryt, z angielskiego hematokryt, HCT, to parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi. Fizjologicznie erytrocyty stanowią 40% objętości krwi. Jest to pierwszy parametr, który oceni nam stan odwodnienia lub przewodnienia organizmu. Oczywisty staje się fakt, iż przy niskiej ilości erytrocytów wobec wszystkich składników krwi wartość hematokrytu spada. Wskaźniki czerwonokrwinkowe. MCV, z angielskiego Mean Corpuscular Volume. Średnia objętość krwinki, po polsku akronim ten to SOC. Po rozwinięciu skrótu nie trzeba chyba tłumaczyć tego parametru. Aparat przy użyciu dostępnej technologii ocenia wielkość krwinki.
Jednakże w praktyce jest to parametr wyliczany, stanowi iloraz hematokrytu i liczby erytrocytów, a wyrażany jest w femtolitrach. Wskaźnik ten informuje nas, czy erytrocyty są mikrocytami, są mniejsze, czy są makrocytami, są większe. Jest to niezwykle użyteczne w różnicowaniu niekrwistości. Mikrocyty pojawiają się w stanach niedoboru żelaza, zaś makrocyty w niedoborach witaminy B12 oraz kwasu foliowego. MCH, z angielskiego mean corpuscular hemoglobin, średnia masa hemoglobiny w krwince, polski akronim to SWH. MCH oblicza się dzieląc masę hemoglobiny w danej objętości krwi przez liczbę krwinek czerwonych. Wartości większe są charakterystyczne dla sferocytozy wrodzonej, mniejsze sugerują niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemię czy zaburzenia utylizacji żelaza. MCHC, z angielskiego mean corpuscular hemoglobin concentration, czyli średnie stężenie hemoglobiny w krwince. Polski akronim to SSH. MCHC to wskaźnik odzwierciedlający średnie stężenie hemoglobiny w jednostkowej objętości krwinek czerwonych. Zakres normy wynosi od 32 do 36 g na decylitr. Jest pomocny w różnicowej diagnostyce niedokrwistości. Oblicza się go ze wzoru, dzieląc wartość hemoglobiny przez wartość hematokrytu. Zakresy wartości referencyjnych dla MCH są zależne od wieku. Wartość MCH zazwyczaj jest proporcjonalna do wartości MCV. Wielkość komórki w dużym stopniu zależy od zawartości hemoglobiny. Komórki, które mają prawidłowe MCH, nazywane są normochromicznymi. Warto zauważyć, że zakres wartości referencyjnych dla MCHC jest bardzo wąski i stały, niezależny od wieku. MCHC, szczególnie w starszych źródłach, jest wykorzystywane do określenia populacji krwinek czerwonych jako normochromicznych lub hipochromicznych. Wzrost wartości MCHC występuje rzadko i pojawia się praktycznie tylko, jeśli komórki są sferocytarne lub znacząco odwodnione, w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej po oparzeniach. Jeśli MCHC jest za wysokie, komórki tracą zdolność deformacji i powrotu do oryginalnego kształtu, co jest niezbędne do powtarzalnego przechodzenia przez mikrocyrkulację naczynia włosowate w tkankach, bez przedwczesnego zniszczenia. W konsekwencji komórki czerwone mają swój naturalny, maksymalny górny limit MCHC, który z tego powodu jest rzadko podwyższony z przyczyn klinicznych. To również oznacza, że MCHC powszechnie powinien być używany do monitorowania wydajności technicznej analizatora hematologicznego. RDW, z angielskiego Red Cell Distribution Width, wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek czerwonych może być wyrażone jako odchylenie standardowe, wyrażone w femtolitrach, lub współczynnik zmienności, wyrażone procentowo. Wartości referencyjne dla RDW-CV mieszczą się w zakresie 11,5% do 14,5%, natomiast wartości referencyjne dla RDW-SD mieszczą się w zakresie od 35 do 45 femtolitrów. RDW w normie wskazuje, że wszystkie krwinki mają zbliżoną wielkość. Podwyższone wskazuje na mieszaną populację krwinek dużych i małych. Niedojrzałe RBC są większe, np. w niedokrwistości niedoboru żelaza lub niedokrwistości niedoboru witaminy B12. RDW jest powszechnie stosowany w rozróżnieniu anemii niedoboru żelaza i łagodnej talasemii, gdyż obydwie wykazują mikrocytozę, hipochromię i posiadają podobne wartości MCV i MCH. Jednakże anemia z powodu niedoboru żelaza, w odróżnieniu od łagodnej talasemii, ma nieprawidłowo szerokie RDW. Płytki krwi, PLT, z angielskiego platelets. Liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażony w tysiącach na mikrolitr. Krwinki płytkowe, bądź trombocyty, to obok białych i czerwonych krwinek elementy morfotyczne krwi. Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w procesie krzepnięcia i formowaniu strupa. Aby mogły powstać płytki krwi, najpierw muszą wykształcić się megakariocyty. Trombocyty to oddzielone od megakariocytów fragmenty cytoplazmy otoczone błoną komórkową. Ich ilość
informuje nas o małej płytkowości trombocytopenii lub nadpłytkowości, czyli trombocytozy. Przyczyną małej płytkowości, czyli zmniejszonej ilości płytek krwi, mogą być zakażenia wirusowe, jak mononukleoza, odra czy WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby, gorączka plamista gór skalistych, autoprzeciwciała przeciwpłytkowe, leki, np. sulfonamidy, marskość wątroby, zaburzenia autoimmunologiczne, sepsa, białaczki, chłoniaki czy chemio- i radioterapia. Przyczyną nadpłytkowości, czyli zwiększonej ilości płytek krwi, mogą być nowotwory, nowotwory płuc, przewodu pokarmowego, nowotwory piersi, jajnika czy chłoniaki, choroby płuc, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalne choroby jelit, tocznie, niedokrwistości do doboru żelaza, niedokrwistości hemolityczne, nowotwory mieloproliferacyjne, np. nadpłytkowość samoistna. MPV, z angielskiego Mean Platelet Volume, średnia objętość płytek krwi. Zwykle starsze płytki krwi są mniejsze niż młode, więc niska wartość MPV może wskazywać na zmniejszone wytwarzanie płytek w szpiku kostnym. Młode płytki krwi są większe niż starsze, więc wzrost wartości MPV może wskazywać na zwiększone wytwarzanie i szybsze uwalnianie płytek do krwi krążącej. PDV, z angielskiego Platelet Distribution Width. Wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone. Wskazuje, że wszystkie płytki mają zbliżoną wielkość. Może wskazywać na schorzenia wpływające na płytki krwi. PLCR, z angielskiego Platelet Large Cell Rate. Wskaźnik tzw. dużych płytek krwi, których objętość jest większa niż 12 femtolitrów. Wszystkie zależności pomiędzy danymi parametrami muszą odwzorowywać faktyczny stan organizmu. Biorąc wynik morfologii pod lupę, możemy dostrzec, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z dobrą praktyką. To jednak nie może stać się powodem do porównań między laboratoriami, ponieważ parametry morfologii zmieniają się w ciągu dnia, nawet w ciągu godziny. W następnym odcinku przeanalizuję dokładnie frakcję leukocytów oraz wybrane parametry dodatkowe, które mogą pojawiać się na wyniku morfologii krwi. Zachęcam szczególnie tych Państwa, którzy zainteresowani są określeniem przyczyn infekcji. Jest to szczególnie ważne u dzieci, by nie podawać im antybiotyków bez takiej konieczności. Najnowsze badania naukowe donoszą, że na podstawie wyniku morfologii krwi można określić przyczynę infekcji. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, część drugą dotyczącą morfologii krwi. Do usłyszenia.